Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Firma IBM we współpracy z Urzędem Miasta Katowice, firmami Samsung i Fujitsu Technology Solutions oraz Instytutem Badań Edukacyjnych uruchamiają program rozwoju edukacyjno-zawodowego PTECH. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które oprócz zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej wymagają odpowiednich umiejętności, jednak niekoniecznie kilkuletnich studiów wyższych. Zawsze jak mówimy o kompetencjach, zwłaszcza kompetencjach młodzieży, to jest inwestycja w przyszłość. Cała edukacja jest inwestycją w przyszłość, ale tu jest szczególna, dlatego że to jest program, który bardzo blisko integruje ze sobą zarówno szkoły konkretne, jak i duże, poważne firmy technologiczne, które obejmując opieką szkołę zapewniają dostęp do nowoczesnych technologii. Rozwój miasta przede wszystkim jest oparty na dobrze wykształconych mieszkańcach naszego miasta, więc jeżeli my zagwarantujemy im możliwość dobrego wykształcenia, a później również i podjęcia pracy tutaj na miejscu, to będzie właśnie budowało cały rozwój Katowic. Patronat honorowy nad programem objął prezes Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Zakończyły się rozgrywki koszykówki 3x3 w ramach projektu Wakacje na Sportowo. Od połowy czerwca do końca sierpnia odbywały się treningi na boisku Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach. Trzy turnieje, dzisiaj też trzeci, ostatni. Fajnie, wszystko wyszło, pogoda dopisała praktycznie przez całe wakacje, znowu ponad 30 drużyn, także wszystko gra tak jak ma być. Projekt udany, piąte wakacje z rzędu, no nie ukrywam, że cały czas rozwijamy się, idziemy do przodu. Po zakończeniu sezonu koszykówki 3x3 rozgrywki wracają do hali, do formuły 5x5. Uczniowski Klub Sportowy SP27 Katowice zaprasza dzieci i młodzież na treningi od września. Więcej informacji można znaleźć na profilu UKS SP27 Katowice na Facebooku. 1 września odbyła się 10. edycja Pucharu Śląska we wrotkarstwie szybkim. Rywalizacja była ostatnią częścią Pucharu Polski. Zawody przeprowadzono na kilku dystansach. Ścigać mogły się dzieci i młodzież, a także dorośli, którzy zmierzyli się w biegach na 21 km i 42 km. Tu ludzie jeżdżą na rolkach, którzy są zakochani w prędkości. Przede wszystkim to są też wielokrotnie, jest to trochę odskocznia od biegania i jazdy na rowerze, więc taki pośredni sport, który wypełnia między tym jednym a drugim. Bardzo przyjemnie, trochę trasa zmieniona z tamtego, co dwa lata temu tu byłem, inna była. Trochę niespodzianek na trasie, plamy mokre, ale jak widać wszyscy przeżyli. Na pewno pozytywnie, bo udało się zwyciężyć. Trasa bardzo wymagająca, wysoki poziom sportowy, w związku z czym trzeba było naprawdę się wspiąć na wyżyny, żeby dzisiaj powalczyć o wysokie miejsca. No, jechało się bardzo ciężko, odcinek w lesie dawał minimalnie od chłody i odpącz. Ekipa wspomagająca organizację świetnie też się spisała, podawała wodę, więc jesteśmy radę. Klasyfikację generalną długodystansowego Pucharu Polski, którego częścią były katowickie zawody, wygrali Bartosz Chojnacki, a wśród pań Aleksandra Glamkowska. Uroczystym korowodem i mszą świętą w intencje rolników i działkowiczów w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Podlesiu rozpoczęły się tradycyjne dożynki katowickie. W tym roku dożynkową estradę zlokalizowano na boisku Mosir przy ulicy Sołtysiej. Musimy pamiętać, żeby budować nową historię, żeby budować nową rzeczywistość, to musimy pamiętać o naszych korzeniach. Właśnie o tym, że tutaj na tej ziemi produkowało się i jeszcze się produkuje żywność dla nas wszystkich. Są jeszcze tutaj pola, które są uprawiane. Są gospodarstwa, w których hoduje się inwentarz. No to pokazuje, że to przywiązanie do pewnej tradycji, do kultywowania tego rolnictwa tutaj jeszcze funkcjonuje i ma się dobrze. Tradycją święta plonów jest przekazanie włodarzowi miasta korony dożynkowej i bochna chleba. Według danych Urzędu Miasta obecnie w południowych dzielnicach Katowic zarejestrowanych jest ponad 100 gospodarstw rolnych. Tradycyjne dożynki odbywają się co roku naprzemiennie w Kostuchnie i Podlesiu. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.